dziennik czasu zarazy. Bratnia pomoc zza Uralu. 25 kwietnia 2021, godzina 17.55. Niosę, potem w zasadzie ciągnę Kazika w stronę stacji. Jestem już prawie przy białych namiotach oznaczonych czerwonym krzyżem przy dziwnej, czerwonej fladze z gwiazdami, której nie mam sił rozpoznać. Na szczęście nagle roi się wokół nas od postaci w białych, sterylnych kombinezonach. Dwóch przenosi sąsiada na nosze, pozostali łapią mnie za ramiona zdecydowanie, ale stanowczo. Leżanki, biały sprzęt laboratoryjny, monitory, część z nich odgrodzona od reszty pomieszczenia plastikową, przeźroczystą ścianką. Dają mi znać, żebym położył się na kozetce pod ścianą. Sprawdzają tętno, serce, potem jeden z tych opatulonych kombinezon i Bóg wie jak jeszcze zabezpieczonych ludzików zagląda mi do ust. Dziwnym przyrządem pobiera coś z gardła. Rozumiem ostatkiem sił, że to test na wirusa. Na szczęście dzisiejsze nie przypominają tych sprzed roku, na które czekało się po kilkanaście godzin, siedząc w pomieszczeniu jak w celi dla recydywistów. Tu przekazują próbkę gościowi za ścianką. Mija chwila, jedna, druga, trzecia. Jest wynik. Coś się zapala w aparaturze. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba jakieś światełko. Niebieskie. Cholera wie, co to znaczy. A jednak lekarze, chyba lekarze, wyprostowują się. Odstępują ode mnie, siadam na brzegu leżanki, wtedy niespodziewanie obie postacie, które są tu ze mną, trzecia przebywa przy aparaturze w drugim kącie namiotu, zdejmują plastikowe hełmy, ochraniacze z głów. Szok. Prawdziwy szok. Chińczyk. Cholera jasna, chyba śnie. Co tu właściwie robią? Z lewej mam jakiegoś skosa o spokojnej, wyszczerzonej w uśmiechu gębie, jak z filmu o azjatyckiej korporacji. Z prawej jakąś babeczkę. Nawet całkiem fajną Chinkę. Szkoda, że nie zobaczę jej w pielęgniarskim stroju na wysokich obcasach. I gość ciągle śmieje się wesoło. Ma pani szczęście, mówi. Wy nie być chora, pani być teć. Pani? Pan? A może chodzi o Kazika? Do diabła, nie wiem jak zacząć, co powiedzieć na początek. Może co to robicie, albo od razu niech żyje przyjaźń polsko-chińska. Chciałbym wiedzieć, co z moim kolegą Kazimierzem. Pokazuję ręką tam, gdzie go zabrali. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Pan pana teć nie ma koronawirusa, odpowiada Chińczyk. Teć zdrowa, ma wstrząśnienie mózgu, weźmiemy go do szpitala. Dobrze, że w takim razie go tu przyprowadziłem, myślę. A na głos pytam, gdzie ja w ogóle jestem? Co to za miejsce? Witami pani, chińska stacja Tianpong 9 do walki z zakazieniem. Skąd się tutaj wzięliście? Nasza wielka i niezwyciężona Chińska Republika Ludowa udzielić Polsce bratniej pomocy. I nagle recytuje czystą, płynną polszczyzną, jakby kazali mu tego wyuczyć się na pamięć. Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. Domyślam się, że to jakieś konfucjańskie pierdoły albo kawałek przemówienia towarzysza cesarza, czy jak tam zwał najnowszego wiecznego władcy HRL. W sumie miłe zaskoczenie. Tylko, że nic tu po mnie. Jakoś ta chińska stacja epidemiologiczna napawa mnie niepokojem. Dziękuję za test, już mi lepiej, mówię. Mogę iść, prawda? Oczywiście, pani! Wstaję i chcę się skierować do wyjścia. A wtedy Chińczyk nieoczekiwanie zastępuje mi drogę. Nie tak cipko, procia pani. Musi być porządek. My przyjechali walczyć z zakazieniem. My wszystkim dajemy cipy. Pan rozumieć? Cip. Najpierw on,
Potem wyjść. Jego towarzyszka trzyma aż w ręku dziwny pistolet. Znaczy się, nie jest kurde dobrze. Co mam robić?